Drugi list do Tesaloniczan, rozdział 3, werset 2. Komentarz. I abyśmy byli wybawieni od złych i przewrotnych ludzi, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. Już tutaj znajdujemy drugą część życzenia Pawła. Ludzie przewrotni i źli już wtedy próbowali zaszkodzić chrześcijańskiemu świadectwu i do dzisiaj nie zaniechali swoich starań. Wtedy byli to przede wszystkim Żydzi, którzy należeli do najbardziej zagorzałych wrogów Ewangelii, a tym samym wrogów Pawła. Apostoł wiele ucierpiał ze strony swoich rodaków. Tesaloniczanie byli tego świadkami, gdy Paweł był pośród nich. W swoim pierwszym liście skierowanym do nich poruszył ten temat, o czym widzimy, co widzimy w rozdziale 2, 15-16. Którzy i Pana Jezusa zabili, Żydzi, i proroków, i nas prześladowali, i Bogu się nie podobają, i wszystkim ludziom są przeciwni. A żeby dopełnić miary grzechów swoich, przeszkadzają nam w zwiastowaniu poganom zbawiennej wieści, ale gniew Boży spadł na nich na dobre. W miarę upływu czasu coraz więcej przeciwników Ewangelii wyłoniło się z łona samego chrześcijaństwa. Dzisiaj z całą pewnością najzacieklejszych wrogów Ewangelii należy szukać w obrębie chrześcijańskiego wyznania. Są to ludzie, którzy wkradli się w krąg chrześcijaństwa pod pretekstem bycia chrześcijanami, aby wykonywać swoje dzieło zniszczenia. Punkt kulminacyjny tego rozwoju apostoł Paweł opisał szczegółowo w drugim rozdziale. Nie ulega wątpliwości, że przeciwnicy ci są ludźmi niewierzącymi. Dlaczego? Odpowiedź znajdujemy w uzasadnieniu, jakie podaje sam apostoł. Albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. Zdanie to można by też przetłumaczyć nieco inaczej. Albowiem wierność nie jest rzeczą wszystkich. Wierność i wiara stanowią w języku greckim jedno słowo. Gdybyśmy tutaj oddali je jako wierność, otrzymalibyśmy godny uwagi kontrast z kolejną wypowiedzią zawartą w trzecim wersecie, gdzie czytamy, że Pan jest wierny. Wierność tych ludzi, niewierność tych ludzi, niewierność tych ludzi przeciwstawiona zostaje wierności Pana. Ludzie ci przyznają się co prawda do chrześcijaństwa, ale w kwestii swego wyznania nie są autentyczni, nie są wierni. Wręcz przeciwnie, zwalczają prawdę i jak tylko potrafią, starają się przeszkodzić innym w jej przyjęciu. To dlatego nazwani są złymi lub przewrotnymi. Przewrotność mówi bardziej o sposobie ich działania, natomiast zło wskazuje na ich charakter. Paweł chciał być uwolniony od takich ludzi. Tutaj znajdujemy kolejną wskazówkę na to, że zbawienie wcale nie musi mieć zawsze coś wspólnego z wiecznością. W najszerszym rozumieniu tego słowa oznacza ono po prostu uwolnienie od niebezpieczeństw. Tutaj chodzi o zbawienie, którego również i my doświadczamy w naszym codziennym życiu, a które z wiecznością nie ma nic wspólnego. Nowy Testament mówi nam o zbawieniu w czasie przeszłym. Jesteśmy zbawieni. Tu chodzi o zbawienie duszy, zbawienie od wiecznego potępienia, o czym czytamy w Kolosan 1:13. Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego Syna umiłowanego.
czasie przyszłym z kolei zostaniemy zbawieni, gdy przyjdzie Pan i przemieni nasze znikome ciała. Wtedy nasze zbawienie będzie kompletne i obejmować będzie ducha, duszę i ciało. Czytamy o tym Filipian 3:20. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Ale również w czasie teraźniejszym, dzień w dzień doświadczamy ratunku w grożących nam niebezpieczeństwach, o czym czytamy w Rzymian 5:10. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Oraz Hebrajczyków 7:25. Wprawdzie i ci, którzy są z synów Lewiego, a otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z zakonem pobierać dziesięcinę od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama. Zbawienie to było Hebrajczyków 7:25. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się stawiać za nimi. Zbawienie, o którym mowa w naszym wersecie, należy do tej ostatniej kategorii.